dzisiejszy odcinek to będzie uczta dla oczu, dla uszu też mam nadzieję, bo z Magdą się cudownie rozmawia. Magda, wasze wnętrze, wasze mieszkanie, choć tak naprawdę ja mam poczucie, że w domu jestem i porozmawiamy za chwileczkę o tym, to moi mili tak naprawdę duża przestrzeń i od tego może zacznijmy, od tej przestrzeni. Tak, no jest to przestrzeń spora i w sumie nie spodziewaliśmy się nigdy, że wylądujemy w takim miejscu. Natomiast no, jest to takie poczucie, że jest to jednak dom. Jest bardzo dużo okien, które pokazują świat z jednej i z drugiej strony. Takie niespotykane jest, to jest dziś, prawda? No, rzadko rzeczywiście spotyka się teraz takie mieszkania, dlatego właśnie wchodząc tu miałam takie poczucie, że tak, to jest to miejsce, tutaj można zrobić naprawdę sporo i no jest to taka dobra energia. I może ja zdradzę historię, bo Magda z mężem przybyła do tego mieszkania, ono jest kupione z rynku wtórnego, tak naprawdę nie docelowo, tylko tak, że zobaczymy sobie, tak? Bo chcieliście, szukaliście. Tak, chcieliśmy spróbować znaleźć mieszkanie z dodatkową sypialnią też tutaj w podobnej okolicy. No i okazało się, że tylko to jest dostępne. Znaczy, może nie tyle dostępne, ale jest ciekawe, więc nawet z ciekawości, jak wygląda to mieszkanie, przyszliśmy zobaczyć, no i przepadliśmy, bo rzeczywiście ta przestrzeń coś w sobie ma i co prawda wyglądało zupełnie inaczej niż teraz. Było w ogóle kilka rodzin chętnych na to mieszkanie, ale nie zdecydowali się, bo była taka... No, wykończenie wymagało dużo pracy remontowej. No może tobie było łatwiej zobaczyć duży potencjał, bo też projektujesz, tak, masz duszę artystki, też malujesz, więc w ogóle na świat patrzysz inaczej. Tak, tak, ja siedzę tak w tym rynku wykończeniowym już ponad 10 lat, więc też wiele mieszkań widziałam i no to jest naprawdę... Tak, z niczego można zrobić perełeczkę. Magda widziała nieraz i zrobiła nieraz. Tak, zależało mi też na tym, żeby wykorzystać maksymalnie tą przestrzeń. Ona jest duża, ale jednak chciałam wycisnąć z niej jak najwięcej, ale też zachować jak najwięcej z tego tak naprawdę, co już tu było, bo mam takie poczucie, że należy dobrej jakości przedmioty, nawet jeżeli są zniszczone, trzeba z nich korzystać. Lubię to poczucie, że właśnie te materiały są dalej wykorzystywane przez kolejne rodziny, to trzeba je po prostu odpowiednio odnowić, odmalować. Jak pięknie, płynnie przeszłaś do kolejnego tak. tematu. Przestrzeń raz, słuchajcie, ile metrów tu mamy? Tutaj mamy 140 metrów na dole. I jeszcze górę mamy, i górę, tak? I poddasze, tak. I poddasze. No to widzicie, to jest jednak no, dom w cudzysłowie, jeżeli tak, chodzi o metraż. Tak, takie jest poczucie. Ale jeszcze beleczki, kochana. Tak. Dom robią te belki tutaj. Tak, tak. Chociaż myślę, że nie tylko. Natomiast dodałam tu takie elementy, które właśnie kojarzą się z domem, ale też są bardzo naturalne. Bardzo lubię takie naturalne materiały. Dużo drewna, dużo ratanu, dużo... wikliny. Ja wiem, że teraz ten ratan wrócił i Miejskie boho, dokładnie. On wrócił i jest coś modny teraz, natomiast ten ratan towarzyszy mi od lat. Te krzesła, na których siedzimy, mają 30 lat i siedziałam w nich na nich jako mała dziewczynka, więc to gdzieś zawsze we mnie siedziało. I ja po prostu tego tu użyłam. Natomiast belki rzeczywiście wędrują po mieszkaniu, są w różnych pomieszczeniach i dodają takiego charakteru domowego właśnie, o którym mówiłaś. Magda, a mówiłaś o rzeczach starych, które dla ciebie mają nowe znaczenie, nową duszę. Mhm. Poopowiadasz troszeczkę nam o tym, jak to zrobiłaś. Nie wiecie o tym, ale zanim włączyliśmy kamerę, my sobie tutaj taki zrobiliśmy mały spacer. I ja jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, jak duży procent tego wnętrza to nie są rzeczy wymienione, no bo tak by było najprościej, prawda? Wejść, cyk, powymieniać wszystko, rzucić bombę i zrobić wszystko. Wy inaczej do tego podeszliście, poopowiadaj. Tak, ja chciałam wykorzystać te materiały, które były no, dobrej jakości i których szkoda wyrzucić. Wręcz mam taki wewnętrzny sprzeciw, żeby je wyrzucić.
I ja wiem, że wiele osób się boi takich dużych remontów, dlatego właśnie, nie wiem, nie kupują jakichś mieszkań z wtórnej ręki, dlatego że wchodzą tam i tam jest katastrofa, wydaje im się, że to jest niemożliwe, żeby to odnowić, ale jednak wspólnymi siłami można, mówię wspólnymi siłami, bo to mieszkanie powstało przy wsparciu tylu moich przyjaciół, że nawet nie zliczę ich, także bardzo im dziękuję za to. Natomiast rzeczywiście da się to zrobić i na przykład kuchnia jest, ja tak się śmieję, ona jest taka prawie w całości z recyklingu, bo w zasadzie zachowaliśmy całość kuchni, zdjęliśmy tylko górne szafki, wymieniliśmy fronty. Natomiast blat, wszystkie korpusy, wszystkie drzwi są zostawione, te, które były 20-letnie, tylko są przemalowane na taki ciekawy zielony kolor. Więc to są takie zabiegi, jak wymiana klamek w starych oknach, to też dużo daje, chociaż jest to taki drobny zabieg. Wybielenie podłogi na poddaszu, to też jest taka... Ja widzę, że ty często stosujesz, nazywam to efektem broszki, czyli takiego jednego biżuteryjnego elementu, który totalnie odmienia look, się teraz mówi, tak? Tak. Znaczy właśnie tego, wydaje mi się, większość ludzi w Polsce szuka, żeby to nie było bardzo drogie, bo tak naprawdę tutaj nie ma bardzo drogich rzeczy w tym mieszkaniu. No dobrze, to jakie ty masz broszki tutaj? No właśnie klamki są moją broszką. Ja szczerze chciałam jeszcze bardziej takie... dekoracyjne klamki, ale mój mąż się sprzeciwiał, dlatego to jest miejskie boho, a nie takie... Fififafą. Dokładnie. Retro boho. Chciałam, żeby było bardziej retro, ale zawsze jest jakiś kompromis. Natomiast właśnie te klamki, te uchwyty lampy, drewniane, patrzę teraz na jeden. Tak. Wszystkie szafy tu w domu też są zachowane, te, które były, natomiast fronty są przemalowane, dodane są właśnie uchwyty. Często jest tak, że wystarczy właśnie świetnie dobrany uchwyt, żeby ta szafa, czy ta kuchnia wyglądały zupełnie inaczej, także trzeba próbować. Tak samo lampy, jest tu dodane też sporo lamp. Bardzo dużo też jest takich rzeczy tak zwanych rzemieślniczych. Ja bardzo lubię takie rzemiosło, lubię sztukę. Sama też różne rzeczy tworzę, maluję. Teraz próbuję ceramiki, więc kupuję też sporo rzeczy przygotowywanych. Jeszcze do sztuki wrócimy, bo ja tak troszeczkę bardziej Cię chcę za język pociągnąć. A teraz a propos tych broszek, bo ja patrzę na jeden z uchwytów, za mną są klamki okienne. I jeszcze o kolorystyce chcę porozmawiać, bo uważam, że to też może być taka broszka we wnętrzu. Tak, zdecydowanie. Nieoczywiste kolory u Ciebie są, bo to nie jest zieleń na przykład, tak? Tak. To są takie złamane kolory. Natomiast ja myślę, że to wnętrze jest takie, jakie jest przez tą kompozycję, bo jednak uważam, że najważniejsza tak naprawdę w projektowaniu, w malowaniu, w tworzeniu jest właśnie ta kompozycja. To wszystko na tym się opiera, to, że ciemne akcenty są odpowiednio rozłożone, że właśnie te dekoracje są w odpowiednim miejscu, ta zieleń, przeróżne rzeczy. I myślę, że właśnie klienci, którzy do mnie przychodzą i proszą mnie o projekt wnętrza, też szukają u mnie tak naprawdę pomocy przy tej kompozycji. Ja to właśnie im robię. Natomiast bardzo lubię wyciągnąć od nich tą informację o ich pomysłach, bo każdy tak naprawdę człowiek ma jakąś rzecz, która mu chodzi po głowie, którą chciałby mieć w mieszkaniu, ale nie wie, jak połączyć to z resztą. I na przykład, jeżeli klient chce mieć różowe krzesła, bo tak marzy o tym, ale nie wie, jak to wszystko wkomponować, to ja właśnie chcę, żeby te różowe krzesła były tym clou programu. Łączniki. Ja wtedy robię z tego pomysłu, robię właśnie gwóźdź programu i wszystko buduję tak, żeby te różowe krzesła tam pasowały. Wtedy on wchodzi do tego mieszkania, jak już jest wykończone, i sobie myśli, tak, miałem dobry pomysł. I bardzo lubię to poczucie, że to nie jest tak, że ja mu skroiłam całe to mieszkanie według swojej jakiejś tam wizji, tylko oparłam ten cały projekt o jego pomysł, o tym, na czym mu zależało. A tu to była Twoja wizja w Waszej przestrzeni, czy rodzinna ogólnie? Nie, to była moja i też była taka śmieszna sytuacja, że jak się wprowadziliśmy, ja nad tym projektem siedziałam chyba z pół roku, więc siedziałam w modelu,
Rysowałam, narysowałam tu każdy mebel, każdą ścianę. Zobaczcie, jaka to jest dość fajna informacja. Przepraszam, Magda, że Ci przerwę, ale to mieszkanie sprawia wrażenie takiego bardzo leciutkiego, właśnie w stylu boho, artystycznego. Ono jest bardzo przemyślane tak naprawdę. Tak, ja też miałam dużo czasu. Natomiast rzeczywiście myślałam tutaj o każdym szczególe. Okazało się, że w ogóle przedmioty, które zbierałam do tej pory przez całe życie, jakoś tu pasują. W sensie jednak podążam tą samą ścieżką. Natomiast zabawna była sytuacja, gdy wprowadziliśmy się do mieszkania i tylko ja się czułam jak w domu, bo siedziałam w tym modelu tak długo, a wszyscy byli tacy rozglądający się. Jak w galerii. Tak, że gdzie my jesteśmy, a ja po prostu wiedziałam, że to jest tu, to tu, to tu. Wszystko miało dla mnie swoje miejsce i właśnie czułam się już jak w domu. Powiedziałaś, Magda, że się tak wszyscy rozglądali, ja mówiłam o galerii, bo rzeczywiście macie dużo przedmiotów mocno związanych ze sztuką albo wytworzonych przez Ciebie, przez Twoich znajomych, mogę powiedzieć, albo ludzi, których gdzieś sobie szperasz. Sama zresztą podpytywałam o źródła niektórych rzeczy, bo mnie zachwyciły. To o tym teraz troszeczkę nam opowiedz. No jest tutaj dużo tak moich rzeczy, moich obrazów, jakiejś takiej drobnej sztuki, bo lubię robić coś zawsze, oprócz projektowania. Jest też dużo rysunków i ozdób zrobionych przez moje dzieci. Też mają na górze swoją galerię, gdzie mogą wieszać. Ściana chwały, dokładnie. Mogą się pochwalić swoimi dziełami. Ale też bardzo lubię wyszperywać w Polsce właśnie ludzi, pasjonatów. To nie są duże firmy, to są jednoosobowe działalności, które tworzą coś wyjątkowego. Zwykle znajduję je w internecie, na jakichś targach. I lubię bardzo z nimi rozmawiać, tak żeby wiedzieć, kim jest ta osoba, znać ją i wpuszczać tę pracę do swojego wnętrza. No bardzo mnie to cieszy. Bardzo lubię też zaglądać do małych galeryjek. Mam taką ukochaną galeryjkę w Opolu właśnie, gdzie zawsze przynoszę skarby. Biały Kruk się nazywa i jestem tam stałym gościem, jak tylko jestem w Opolu. No i to są takie rzeczy, tak naprawdę takie rzemiosło, bo lubię bardzo tą sztukę użytkową, lubię korzystać z tych rzeczy. Nie tylko powiesić, ale lubię korzystać, lubię jak da się tego użyć. A co zwierzęta robią w waszym domu? Zwierzęta są w części górnej, chociaż tutaj też bardzo kocham moje jaskółki i wszelkie mobile, zresztą niektóre mobile zrobiliśmy sami. Więc te zwierzęta, ptaki, na górze są lampy, takie łosie, które po zaświeceniu poroże pojawia się na ścianie. Czyli klimat światłem tak naprawdę. Teraz widzicie to na obrazku na pewno. Tak, są nietoperze, jest wieloryb na cześć mojego syna Jonasza, więc jest bardzo dużo takich elementów, które mają ożywić tą przestrzeń i tak naprawdę tak mrugnąć okiem, to jest przestrzeń dla dzieci, tutaj oni mogą dostawiać co chcą. Mówisz o pokoju Biedronki, słynnym. Tak, nazwaliśmy. To może wyjaśnimy. Pokój Biedronki znajduje się na piętrze, tam w ogóle jest przestrzeń raczej tak, dziecięca, prawda? Pokoje dziecięce, a ta część wspólna dla tych pokoi, która na dole byłaby salonem, tam jest pokojem Biedronki, który służy całej rodzinie chyba. Dokładnie. Nie wiedzieliśmy, jak nazwać ten pokój, bo nie jest ani salonem, ani częścią korytarza, a w związku z tym, że siedzi tam wielka Biedrona, nazwaliśmy go pokojem Biedronki i tak się lepiej funkcjonuje w domu, jak się nazywa pomieszczenia. Natomiast to jest taka przestrzeń do właśnie zabawy, do gier, gdzie dzieciaki i my też możemy spędzić trochę czasu razem. Magda, jeszcze podpytam Cię, bo skoro mamy serię wnętrzarską, to bardzo chciałabym Cię podpytać o taki wspólny motyw dla wszystkich pomieszczeń, jaki gdzieś zastosowałaś tutaj. Ja widzę drewno na pewno, bo bardzo dużo go jest w postaci mebli, ale też podłogi przepięknej. Tak. Wiem już, że to barlinek. Tak, podłogę trafiłam. W sumie to był przypadek, ale wiedziałam, że w barlinku coś znajdę fajnego, bo często stosuję te podłogi. Natomiast ten kolor to był strzał w dziesiątkę, bo potrzebowałam
czegoś takiego wyszerzonego, ale nie szarego do końca. Przydymionego. Co będzie świetną bazą kolorystyczną do wszystkich innych mebli, które tutaj staną na tej podłodze, ponieważ ja lubię taki odcień dębu, taki naturalny, on jest taki lekko żółtawy. Nie chciałam, żeby ta podłoga też taka była, bo wszystko by zniknęło, nie byłoby tego kontrastu. Więc ta podłoga, która przyniosłam ten kawałek podłogi, położyłam u siebie i pokazałam domownikom i powiedzieli, że nie wiedzą, ale chyba nie. Natomiast jak już tak postała z nami 2 tygodnie, to okazało się, że tak. Że to tak. Tak, bardzo wdzięczna jest. Jest rewelacyjnym tłem dla ciepłego drewna teraz. Ale sama w sobie też widać, że to jest rzeczywiście drewno naturalne. No piękne jest, jest bardzo głęboko szczotkowane, jest piękne, ma usłojenie i polecam wszystkim ten kolor, bo jest mega praktyczny. Ważna informacja, dziewczyny. Także polecam, naprawdę. Usęczona podłoga i taka lekko wyszerzona to jest... Taka przydymiona, nie? Dokładnie przydymiona. Ale to był ten mianownik, jak komponować, bo macie przepiękną sypialnię. Tam też są zwierzęta. Opowiedz, bo tak. W momencie, kiedy oglądaliśmy sypialnię, Magda mówi o tapecie, mówi zobacz, bo no ty widzisz las, ale to nie jest las, i tylko tu są zwierzęta. I ja tak patrzę na tą tapetę, mówię, gdzie tu są zwierzęta? To teraz zobaczcie, gdzie tu są zwierzęta. Tak, zabawne jest to, że tą tapetę w sumie wybieraliśmy najdłużej, bo to musiał być kompromis właśnie z moim mężem. Czyli świat kobiecy z męskim łączyłaś. Tak, obejrzeliśmy chyba 2000 tapet, naprawdę. I zrobiliśmy zbiór wspólny. W tym zbiorze wspólnym były 4 tapety, między innymi właśnie ta. Ta tapeta jest zbudowana właśnie z pikseli, które są tworzone przez różne zwierzęta, a po oddaleniu tworzą taki kształt drzew. Tak, lasu. Ja zobaczyłam tam las. Dokładnie. Na pierwszy rzut oka wszyscy widzą las, później ja mówię o zwierzętach i widzą zwierzęta. Tak to wygląda. Natomiast no, motywem przewodnim tak naprawdę są kolory, bo ja do swoich, tak jak przypomnę sobie moje poprzednie mieszkania, to zawsze wybieram kolory, które mnie tak właśnie wyciszają. Czyli zawsze jest to coś dębowego, trochę bieli złamanej, czerń, i w zasadzie tyle. Może lekka szarość i do tego krople koloru, które zmieniam, bo bardzo lubię zmieniać dekoracje, czyli obrazy, inne, no nawet ta sztuka kolorowa, zawsze w zasadzie jest kolorowa, lampy stojące. No, ale wychwalę Cię teraz, słuchaj, bo często, słuchajcie, mamy takie sytuacje, że wchodząc do wnętrza, gdzie tej sztuki jest dużo, u Magdy jest jej naprawdę dużo, możemy mieć wrażenie, nawet wręcz przytłoczenia, tak, że ona jest na przykład w jednym miejscu skumulowana bardzo. Albo przestrzeń jest na tyle mała, że ta sztuka wychodzi na pierwszy plan, można powiedzieć. A u Ciebie ona jest, bo ona gada do nas z każdego kąta tak naprawdę, z każdej ściany, z różnych pomieszczeń. Ja chodzę i też to się czuję troszeczkę jak w galerii, ale ona nie przytłacza, Magda, tylko wręcz... Tak. To jest ta kompozycja, zachęca. Hej, ja tu jestem, popatrz na mnie. Tak, tak, to jest właśnie ta kompozycja i myślę, że ona jest zawsze kluczowa, naprawdę. Trzeba w odpowiednim miejscu to postawić i no, wyważyć po prostu. Także to jest jakaś tam umiejętność, którą się ma i z którą ja się dzielę. No powiem Ci, że bardzo mocno Ciebie to wnętrze definiuje. Kolorystyka, bo Ty jesteś bardzo łagodną osobą, taką właśnie z dobrą energią, z czymś takim radosnym i ja o ludziach takich jak Magda mówię, że to są ludzie promyczki, właśnie, że coś dobrego dają. I to mieszkanie też takie jest, wiesz, jest bardzo dobra energia tutaj, taki spokój. Właśnie dużo osób, które tu przychodzą, mówią, że wypoczywają bardzo w tym wnętrzu. No kochana, jak Ty wieszasz hamak na dzień dobry. No hamak to był mój, tak, must have, ja się uparłam na ten hamak, nawet z nikim tego nie konsultowałam, po prostu panowie mi to zamontowali, koniec, kamak. I rodzina weszła i zobaczyła hamak, tak, po prostu, tak. I jaka była reakcja? No bardzo się ucieszyli wszyscy, chociaż mój mąż najmniej korzysta. Pewnie jest największy, tak. Po prostu przypuszczam i no. Dlatego. Fajnie w ogóle też, że widzę dwa światy tutaj, bo znaczy dwa pewnie więcej, bo jest Was czwórka tutaj, ale widzę świat damski, Twój, bardzo łagodny i taki kobiecy, ale męski też. Twój mąż ma swój pokój. Tak, jest pokój muzyczny tak zwany. Tak, każdy z nas ma trochę inne zainteresowania. Mój mąż akurat muzyczny i tam sobie komponuje, gra.
To też było dla nas ważne, żeby właśnie każdy miał tą swoją oazę. My jesteśmy takimi osobami, które lubią też dużo czasu spędzać samemu ze sobą. Mhm. Więc tutaj to mamy i z tego się bardzo cieszymy. Ja mam pracownię, on ma pokój muzyczny i tam może sobie właśnie grać. On oczywiście, ten pokój muzyczny się zamienia na pokój gościnny, jak trzeba, co go trochę boli. No ale tak jest i tam rzeczywiście wybrał sobie sam tą tapetę. Tapeta jest bardzo też taka, myślę, inspirująca, kolorowa, z motywem muzycznym i tam ma takie miejsce dla siebie. Te światy są ważne jednak, prawda? Żeby bardzo gdzieś móc swoją tożsamość budować, myślę, tak, że tak można powiedzieć. Tak, dlatego też na górze dzieci mają taką swobodę, mogą sobie właśnie wieszać to, co chcą. Bardzo mają też taką zmykałkę do urządzania wnętrza, projektowania. Więc... A powiedz, właśnie ich pokoje, tylko tak szczerze teraz, sama urządzałaś, czy jednak była konsultacja duża z dzieciakami? To znaczy, te takie rzeczy stałe, to przyznam, że ja nie konsultuję, bo to nie prowadzi donikąd. W sensie pokazuję gotowy projekt, nie konsultuję w trakcie, ale robię też tak z dziecięcymi pokojami, które projektuję. Bo jak dziecko jest małe, podoba mu się wiele rzeczy. Wszystko. Nie jesteśmy w stanie dojść do pełnego projektu. Obrazu i końcowego etapu. Natomiast oczywiście pokazuję już propozycje, kilka propozycji i wtedy jest czas na ten wybór. Albo zmianę niektórych elementów. Natomiast te wszystkie drobne rzeczy to już tak. To już dzieciaki sobie czyli wybierają. Taki, można powiedzieć, że własny świat budują. Tak. Ale na tej ramie, którą ja zrobię, bo też no, ja też lubię tak projektować, że każdy pokój pasuje do kolejnego. W sensie wszystko jest taką spójną opowieść całością. Opowieść snujesz wnętrza. Tak, że to tak przechodzi się z wnętrza do wnętrza i ma się takie poczucie, że wszystko jest takie bardzo spójne, że te pomysły gdzieś tam się przeplatają i to mieszkanie musiało być tą całością, prawda? Więc ja im dałam tą ramę, a oni już sobie wypełnili po swojemu. Mi się, słuchajcie, jeszcze w tym wnętrzu podobają kontrpunkty, takie elementy, głównie za pomocą koloru czarnego, zauważyłam, tak, że chyba go lubisz właśnie w tym zadaniu, które gdzieś sprawiają, że ta przestrzeń nie jest nudna raz, a dwa, że się gdzieś jakaś wymiarowa robi, bo jednak czarny kolor, widzę, że na ścianach sobie gdzieś tam go stosujesz, beleczka, tutaj czarny kolor i no już musi, on musi być, przynajmniej moim zdaniem, żeby podbić inne kolory, żeby one tak wyszły do przodu, prawda? To też jest tak, że takie duże wnętrza się tak naprawdę ciężej projektuje niż mniejsze, bo często ta przestrzeń może być nawet przeszkodą, kłopotem. Na przykład w łazience. Łazienka dolna była pomieszczeniem, które najdłużej projektowałam, bo jednak jest dosyć trudnym pomieszczeniem. To była wielka przestrzeń, którą ja musiałam podzielić. Stodoła wielka, nazwijmy tak. W dodatku cała w płytkach była, tak? Więc takie wielkie akwarium, które ja musiałam podzielić, żeby to jednak było przytulne, jednak człowiek potrzebuje takiego strefowania. To podpowiedz teraz, jeżeli mamy takie akwaria, tudzież salony rzeźnickie, ja mówię na takie przestrzenie całe w płytkach. Zdjąć płytki. Zdjąć płytki raz. Zdjąć część płytek. Tam, gdzie nie trzeba, nie dawajmy płytek, pomalujmy ścianę. Ten kolor możemy zmienić, jeżeli nam się przestaje podobać, jeżeli mamy ochotę na inny kolor. Możemy dodać trochę sztuki. Właśnie. Ale tam jeszcze coś bardzo fajne zastosowałaś motyw. Magda, to widzicie w tej chwili, wstawiła nawet nie ściankę, pół ściankę. Jakby tak przepierzyłaś troszeczkę tą przestrzeń. Tak, wstawiliśmy wielką ościeżnicę pomiędzy przestrzenią tą kąpielową, a tą codzienną. Natomiast to miało na celu właśnie to strefowanie, żebyśmy tam się czuli przytulnie. Też ta ściana w całości została pomalowana właśnie na czarny kolor, żeby pomniejszyć optycznie pomieszczenie. Często tak jest, że na zakończeniach, nawet ta witryna, która jest w kuchni, też ma na celu zakończenie pewnego ciągu, który widzimy. Zatrzymujesz oko. Tak, tak. I bardzo lubię takie motywy we wnętrzach, które gdzieś jednak z każdej strony ograniczają wnętrze i taką tą ramę. Tak, i definiują, bo jednak naprawdę człowiek potrzebuje mieć tą strefę i żeby to było
ewidentne, tu jest część wypoczynkowa, tu jest część do czytania, tu jest część do jedzenia, żebyśmy nie mieszkali w hali, tylko funkcje wyraźnie. Tak, ale w małym mieszkaniu robimy dokładnie to samo, czyli strefujemy, jest to zawsze dobry pomysł. I tym pozytywnym zdaniem skończymy ten dzisiejszy program, chociaż ja nie ukrywam, Magda, że mogłabym jeszcze chyba godzinę rozmawiać o tym Twoim wnętrzu, bo to jest tyle ciekawych motywów. Nagrałyśmy z Magdą jeszcze jeden odcinek dla Was, myślę, że bardzo ciekawy merytorycznie, dotyczący doboru listew do podłóg, bo Ty świetnie to tutaj zrobiłaś. Poprosiłam Magdę, żeby nam troszeczkę poopowiadała o tym, tu mamy akurat listwy Vox, mamy podłogę Barlinka, wiem, że często pracujesz akurat na tych dwóch markach. Zapraszam Was serdecznie na ten film, być może już teraz karta Wam gdzieś wjeżdża, jeżeli nie, to za chwileczkę on będzie u nas na kanale. Za dziś bardzo Ci, Magda, dziękuję za zaproszenie i za oprowadzenie po tym przepięknym wnętrzu. Namiary na Magdę zostawiamy Wam pod spodem w linku, jeżeli będziecie chcieli trafić do tej cudownej osoby i się poradzić, czy wręcz popracować z nią, to my rekomendujemy całym sercem. Bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Widzimy się jak zwykle dosłownie za kilka dni. Jeżeli macie ochotę jeszcze z nami zostać w następnej opowieści wnętrzarskiej, to tu albo tu wjeżdżają w tej chwili karty do następnych odcinków. A za dziś my obie dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Pa, pa.